Halo, halo, kłania się Stachu. Witam w Dimelo. kolejnym odcinku Far Cry Siemana. 6. Udało nam się nieco, że tak powiem, wpłynąć na wizerunek propagandy zaistniałej tutaj na terenie Maximas, czyli ta, jak ona tam była, Maria Marquesa, tak? Troszeczkę nam upadła. I teraz mamy zadanko pod tytułem Epizod z butelką, ponieważ Biczo stwierdził, że no trzeba ten sukces, jaki by on nie był, duży, mały, ale że trzeba albo chociaż warto go oblać. Także zaprasza nas na coś do picia, krótko mówiąc, tak? No Biczo już jest. Ojej, Biczo już jest mięciutki. Maximus Matanzas is fucking dead. Radio Libertad is dead. We were the mouth of the revolution. Mouth. And you know what's even worse? This bottle is empty. How fucked up is that? You and me got a date with some cervezas. And then those cervezas' friends. And family and cousins, every fucking cerveza on this whole stupid island. I have a plan. There's some soldiers here, and they have booze, but they don't need it like we do. Liberate the cervezas, Daddy. Czyli, że co? Czyli tak, on jest. Zapraszał nas w wesołym klimacie, a już teraz nie jest taki wesoły. Fucking get your liver ready. We're gonna put that little guy through the ringer. A, słuchajcie. Tutaj było takie miejsce. Tutaj. Ja tu poszedłem po skrzynię. Tu była chyba skrzynia FND. I przy okazji jakimś cudem znalazłem dwie skrzynki z rumem, czy z wódką, nie pamiętam. Czy z whisky? Z czymś mocnym w każdym razie. Tutaj, w tym miejscu, w tym rejonie. Kurde, może ja bym Are wam. you sad? Cicho. I'm sad. Zaraz. Może ja bym wam coś po. Kurde, żeż zapiał. Jak ja to zrobiłem i dlaczego ja to tak wyszło? Dupa zbita, w lewo teraz. Jak to tutaj. Tak na szybko ja wam może uda mi się pokazać. Może się uda. To tutaj? Moment, teraz się muszę, kurde. Źle. Tu było. Tak, to tutaj. Tutaj, tu jest coś tam, jakiś taki szyld z jakąś taką beczką, tu jest baner, który żeśmy wcześniej zdemolowali i tu jest wejście. Tutaj już nie ma tych żołnierzy, bo przed tym tu było sporo żołnierzy. Teraz ich już na szczęście nie ma. Tam gdzieś ktoś się kręci, ale już nie tyle. No i tak, tutaj jedna skrzynka stała na barze. Tell Anton he can eat shit for me. Tak jest. Tutaj jedna skrzynka stała na barze, a druga gdzieś tutaj. Kurde, nie pamiętam. I były dwie skrzynki z alkoholem. I te dwie skrzynki podniosłem. Myślałem, że one są po prostu tak są, bo są. A one się okazały potrzebne do tego zadania. Jaka. Kiszka, no trudno. Wracamy do bicia. Biczu. Dobra, bicio, będziemy pili teraz. Czy nie będziemy pili? Bicio, our future is now. You are a genius. Let's do this. Priorities way. Czyli co? Okej, czyli teraz idziemy klacz.
Serio? Dobra, będziemy chlali. To się źle skończy, zdecyduję. Ojoj. No niedobrze. Pytanie, jak bardzo źle to się skończy. I'm feeling it. Definitely feeling it. Danny! You hear that? Music! Come, Danny! Z kościoła dobiega muzyka, oby nie było nudy. Serio? Idziemy do kościoła w takim układzie. Idź na imprezę do kościoła. Dobre to. Będzie kiszka, coś czuję. Pytanie, czy głównym wejściem, czy jakimś bocznym? Bocznym. Bocznym wejściem. Coś trzeba będzie wykombinować tutaj. A po pijanemu, koordynacja. Oje! Party time! Come on, you little fucker! Let's dance! Bitch, you don't dance, wait. The fuck? Fuck you! Everybody dances! If Bicho is gonna dance, he's gonna dance to his own fucking music! No i co? Porozmawiaj z DJ-em. Gdzie jest DJ? Tu jest DJ, dobra. Tu jest jakaś notatka. Znajdźka w sensie. Bębę! Bębę! Co to jest? Części, dobrze, bo gdyby nie było, że... Rozmawiaj. Got a request? Si. Can you play this? It will really cheer up my friend. Dale! Przeszło nam przeszedł nam alkoholizm, tak? No i co ja mam teraz robić? Bicho. I'm fucking dancing! Pijemy? Drink, cabron! Chyba się zniszczyli troszeczkę. To może się nie udać, tam tu mi się pojawiło przez chwileczkę. O, właśnie się nie udało, oj, oj. A dopiero co jadłem. Where are you, you little pineapple hair fuck? Don't leave me alone out here! Szukać bicza? O, shit! Danny? Hey, where are you, man? Danny! Bicho, come mierda. Where'd you go? Danny? There's a really big dog here. Is that a cow? Where did you find a cow? He's really nice. He gives lots of kisses. Stay where you are. I'll come find you. Stop it! Bad dog! Kuźwa, dobra, lecimy. Konio eseso! Dobra, od razu wytrzeźwiałem. Trzeba stąd myknąć, póki... czas tam ktoś co daleko idzie, jaki żołnierz, nie będziemy go strzelali, bo ktoś znowu się wbije w jakąś strzelaninę. Będzie jakaś korrida czy coś? Dani, w dziuple kopany, gdzie ty, Dani, Bicho, gdzie ty kuźwa jesteś ty? Tu jest kogut do zgarnięcia, dobrze widzę? Jest kogut. Jeden z wielu. Dopiero czwarty chyba. Czwarty, a mam 19 do zebrania. Za mało łażę. Muszę więcej łazić, żeby znaleźć więcej tych kogutów, bo jest 19 do znalezienia. Taka znajdźka dodatkowa. Mało to ważne. Kurna, Bicho, gdzie ty żeś się schował po las, ty? Tutaj coś się wydziera, jakieś ptaszysko.
Może tutaj? Za tym? Tu pana możemy ciachnąć. Święty spokój. Tam benzyna jest. Z boku. Ale tu jesteśmy poza strefą poszukiwań naszą. Więc na razie benzynę można olać. To jest no gdzieś na tych wybiegach magicznych. Może gdzieś poza wybiegiem. Ktoś do mnie pisze. Tu jest ścieżka, ale to już jesteśmy poza. No, ja nie wiem. O, jest biczo. I czemu ja go wcześniej nie widziałem? Tu jest jeszcze skrzynka jakaś do podniesienia lekki, dobrze. Danny, you beat me! You came back! Hey, how do you become a guerrilla? Huh? Gay? Like, for Libertad? Does Clara give you a test? Yeah, be sure. She makes you get up at like 4 in the morning and do push-ups. What? Yeah, 1,000. If you stop, her buddy Juan shaves your ass and spanks you. And if you puke, they make you do math. Me lleva la chingada. Fucking math? No way. No way, way. You're full of shit. You're lying. Since when did you... What the hell? Oh, yeah. Oh. Since when did you want to be a guerrilla? Never mind. Forget it. Danny! Gay? I can't look at our old graffiti. It makes my heart feel like a bag of dog shit. We need to cover it up. Go, Danny. Paint my pain. Because that's what my dream is now. Radio Libertad is just a broken heart full of shit. There! Tag that shit. Czyli, że co? Pomarzę farbą wszystkie billboardy w... Serio? Bez jaj. Now is messed up. Just like me. 769 billboardów. Serio? Bez jaj. Nie ma takiej w dupę dwa możliwości. Zadanie na 3 lata to jest. Okay. That's every single one. Really? How many did you do? Like at least 100. Nice. Drink? Danny? Okay, dobra. I need to hear their voices. I need Maximus Matanzas right now. I need everyone in this whole town to hear them. Then bicho, my little chalupa. I think it's time for some real guerrilla shit. Follow me. Okay. Gdzie to? Tam? Biuro werbunkowe FND. Ciekawe. Ciekawe. Co ja mam tu zrobić w tym biurze werbunkowym? Bicio, dawaj. Och, bicio. Panie, trendy tu wejść, bo to jest pewnie w środku gdzieś. Tak, to jest gdzieś, a tu jest wejście, dobra. Dzień dobry Państwu. Kiewelta. Kiewelta, tak. Ja nie wiem do kogo. Czytaj, co czytaj? Gazeta jakaś. Wprowadzenie godziny policyjnej. Nie wiem o co chodzi, nie będzie. Tutaj znajdźka jest.
Gilberto Rosario? Coś mi to mówi, nie wiem. Może mi się tego wydaje, ale jakoś tak brzmi znajomo. Tutaj? Rokas da się, picio! Let's make Saguna fucking dance! Woli! Kolejna znajdźka. Okej, okay, a, tu o to chodzi. Mieliśmy się dostać do biura. Mamy tu zdemolować biuro. Pytanie, w jakim sensie mam to tu zdemolować? No patrz i... Tak, chcę to zrobić po cichu, bo wiecie. Biczo, ty mi tu przeszkadzasz, ty. Co jeszcze mogę zniszczyć? Kurwa, biczo, jaki ty jesteś... Tego nie mogę zniszczyć, tak? A co mogę? Chyba trzeba strzelbę wziąć, mam wrażenie. Okej, idzie lepiej. Radio Libertas Revenge! Fuck you, Maria! Dobrze. We are alive! Danny, could you keep it the fuck down? I am trying! Concentrate! Działa. No tak trzeba było zrobić, dobra. Okej, i teraz z biura FND na całą sekundę leci muzyczka. No, pytanie, jak to się skończy? Czym to będzie skutkować? Ta demolka i cała ta akcja. Bo możemy podziałać żołnierzom na nerwy. It's not fair, man. You're right. It is. What is it? You. I mean you. Look at you. Look at you. You want to do something, you go out there and do it. People see me. They think, fuck up. They see you, and it's, wow, the god of Yara. That is not what people see. Bullshit, it is. No. They see this, and that's it. But I'm okay with that. Yeah, because you're a badass. You know, before Libertad, I had two best friends, just like you. Lito used to joke we were nothing but numbers to the rest of Yara. I was lucky orphan 13 at Esperanza School for the Lost. Then, cadet 2683. And after that, drafty 0418 to rebuild Castillo's paradise. When Lita died, she called me the lucky one. Like an idiot, I thought. Still just a number, Danny. And nobody. But I wasn't listening. She knew I still had a chance to be who I wanted to be. She was telling me not to waste it. To act. People see what they want to see. Not a number. Not a fucking gun. I'm a guerrilla. It's like you. I use this. And you. You use that. But I could be a cool fucking gun too. No, taka kurde przemowa, powiem wam na koniec zadania. Ciekawa, nie powiem. Taka przemowa dosyć ciekawa. Danny, how are you holding up?
Let's see. Paolo's gone. Bicho's a crying mess. And Talia's just fucking chaos. I think it's time to face reality, Danny. Maximus Matanzas is too far gone. I'm going to head back to camp. Talk to Talia. Don't give up on them yet, Clara. Your call, Danny. No właśnie, jeszcze nie warto. No z jednej strony tak, no tu się ekipa rozsypała. Ale z drugiej strony nie warto tak do końca jeszcze ich skreślać. Może jeszcze coś z tego będzie. Tym bardziej, że no, jakiej tam Talia przecież mówiła, że liczy się, no, że ważniejsze jest Libertad niż... Jakoś tak to było. Że podczas tego koncertu całego szalonego, że liczy się, no. Tak już właśnie tak, nie pamiętam dokładnie słów, ale coś właśnie takiego powiedziała, że liczy się bardziej Libertad niż ona, tak? W sensie, że wolność liczy się bardziej niż ona. Jakoś tak to było, nie pamiętam dokładnie, jakie ona tam słów użyła, ale coś w ten deseń. Kurde, wam powiem, że co, odcinek 20 minut. Misja za 20 minut potrwała, tak? To trochę kiszkowato. Ale niech tam. Okej, niech będzie, bo ostatni odcinek był krótki, długi. Także teraz do odmiany coś krótkiego, żeby nie ten. Tym bardziej, że nie wiem, co tam będzie w obozie, tak? Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Jak będzie odcinek krótki tam w obozie, to nawet, że coś będziemy kombinować. Wtedy będę się martwił. A teraz póki co, no jest jak jest. Nie wyszło najgorzej. Choć zapewne bez rewelacji. No, tyle tylko, że no... Jak tak patrzę na Bicho, on coś by chciał zrobić, ale nie wie, ale się boi, ale... Taki jest nieogarnięty trochę, no nie? Ale coś by chciał. Nie może się chyba zdecydować. Zobaczymy, co z tego wyjdzie, czy się obudzi jeszcze. No, to zobaczymy w przyszłości, więc... oczywiście zapraszam na kolejne odcinki, bo będzie sporo. A tymczasem żegnam się z wami. Trzymajcie się, cześć.